Operacja chrząstki kolana. Rekonstrukcja ogniskowych uszkodzeń chrząstki. Film z zabiegu przeprowadzonego przez ortopedę Grzegorza Jarosławskiego w Nowej Ortopedii w Krakowie. U pacjenta rozpoznano uszkodzenie chrząstki kłykcia bocznego kości udowej oraz odpowiadające mu uszkodzenie chrząstki kissen lesion na plato piszczeli. Na obrazach rezonansu widzimy lokalizację ubytków chrząstki sięgających warstwy podchrzęstnej kości, 3-4 stopień uszkodzenia. Chrząstka rekonstruowana jest na bazie mieszaniny uzyskanej z fragmentów chrząstki pobranych z nieobciążonej części stawu pacjenta oraz autologicznego koncentratu osocza bogatego w czynniki wzrostu, pozyskanego z własnej krwi pacjenta. Najpierw ortopeda oczyszcza staw z tkanki bliznowatej oraz opracowuje miejsce ubytku chrząstki na kości udowej za pomocą shavera. Następnie dokonuje precyzyjnego wytworzenia loży pod rekonstrukcję chrząstki przy pomocy chondryktomów do kości krwawiącej. W taki sam sposób zostaje przygotowany ubytek na plato piszczeli, oczyszczenie shaverem oraz opracowanie zmiany za pomocą chondryktomów. Widok opracowanego ubytku na plato kości piszczelowej. Fragmenty chrząstki pobierane są do specjalnego zbiornika z filtrem podłączonego do wylotu ssania shavera. Procedura pobrania fragmentów chrząstki odbywa się artroskopowo przez punktowe nacięcia w kolanie. Proces pobierania fragmentów chrząstki z części nieobciążanej stawu. Shaver odcina fragmenty chrząstki, które dzięki systemowi ssania są transportowane do pojemnika zbiorczego. Fragmenty chrząstki są wyjmowane ze zbiornika. Następnie fragmenty chrząstki są przekładane do strzykawki. Pierwszy składnik do utworzenia mieszaniny wypełniającej ubytki jest już gotowy. W czasie pobierania fragmentów chrząstki od pacjenta pobierana jest również krew żylna, która zostaje umieszczona w wirówce. Umożliwia to odseparowanie frakcji osocza z krwi. Preparat skoncentrowanych płytek krwi otrzymuje się przy pomocy zestawu ACP Artrex. Strzykawka z osoczem oraz strzykawka zawierająca pobrane fragmenty chrząstki zostają ze sobą połączone. Naprzemienne przemieszczanie zawartości między strzykawkami umożliwia uzyskanie jednolitej mieszaniny. Do strzykawki z gotową mieszaniną podłączana jest specjalna kaniulowana końcówka, która umożliwi artroskopowe wprowadzenie mieszaniny do kolana. Procedura wypełnienia ubytku mieszaniną musi być przeprowadzona w warunkach suchej artroskopii. Konieczne jest opróżnienie stawu z soli fizjologicznej i osuszenie ubytków. Ubytek na kości udowej jest stopniowo wypełniany mieszaniną. Tak samo zostaje wypełniony ubytek na kości piszczelowej. W kolejnym etapie zabiegu z dodatkowej porcji osocza przygotowywany jest koncentrat trombiny, którego zadaniem będzie stabilizacja mieszaniny w ubytkach. Ortopeda wprowadza igłę strzykawki do stawu i pokrywa trombiną mieszaninę wypełniającą ubytki. Trombina stymuluje płytki krwi do wytwarzania żelu, wiążącego materiał mieszaniny fragmentów chrząstki i osocza. Przedstawione procedury przeprowadzane są według sprawdzonego schematu, dzięki czemu wszystkie etapy operacji są realizowane w optymalnym czasie. Z upływem czasu mieszanina wypełniająca ubytki stopniowo uzyskuje właściwości zbliżone do naturalnej chrząstki. Na obrazach rezonansu w 6 tygodniu po zabiegu widzimy wczesny regenerat chrząstki wypełniający ubytek na kości udowej. Regenerat wypełniający ubytek na plato piszczeli. Przywrócenie ciągłości powierzchni stawowej kłykcia bocznego kości udowej, widoczne w badaniu USG. Pacjent 3,5 miesiąca po zabiegu rekonstrukcji chrząstki kolana na kłykciu kości udowej oraz plato piszczeli.
Ten sam pacjent 4 miesiące po zabiegu, operowane prawe kolano. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kwalifikacji do operacji chrząstki kolana, skontaktuj się z nami. Spodobał Ci się nasz materiał? Polub to wideo i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi usługami dostępnymi w naszym szpitalu.